Cierpliwie. Albert Komański, zapowiadany przez Marcina Urbasia, tak jak wspomniałeś, być może przyszły rekordzista kraju, pamiętamy. 19,98, przypomnijmy. Jedyny zszedł poniżej 20 sekund. To jest wynik, który naprawdę robi na świecie wrażenie, podobnie jak złamanie 11 sekund w wykonaniu Ewy Swobody. Na razie 20 i 49 sekundy na koncie Alberta Komańskiego, ale rzeczywiście warunkami fizycznymi imponuje. Są takie opinie, takie głosy tych, którzy puszczają troszeczkę wodze fantazji, choć może rzeczywistość okaże się tego potwierdzeniem, że to taki polski Usain Bolt, bo rzeczywiście Usain Bolt był mężczyzną wysokim, smukłym, rosłym, później silnym, zmężniał. Takim jest Albert Komański. Te warunki kapitalne. Kenneth Bednarek, mówiliśmy o tym, że wicemistrz olimpijski jest chłopakiem adoptowanym przez panią Mary Ann Bednarek, mającą polskie korzenie. To mama właśnie tego chłopaka, u którego niektórzy wykryli ADHD. On po prostu był takim żywym sreberkiem. Biegał, skakał, podskakiwał. Marzył oczywiście o futbolu amerykańskim. Jak każdy chłopak ze Stanów Zjednoczonych chce być gwiazdą stadionów, które są wypełniane zawsze przez 100 tysięcy i więcej publiczności, ale jest lekkoatletą i dobrze. Kenneth Bednarek na torze piątym, Albert Komański na torze ósmym, trzy pierwsze miejsca. Réan Zézé, reprezentant Francji, 20,33 sekundy. No ale także Ogando z Dominikany, ten prezentowany wcześniej, właśnie biegnący za reprezentantem Polski, nie tak wysoki, nie tak smukły, ale niesamowicie szybki, niesamowicie dynamiczny, uzyskujący prędkość po wyjściu z bloków błyskawicznie i utrzymujący tę prędkość właściwie przez cały 200-metrowy dystans bez najmniejszego problemu. A zatem Aleksander Ogando, reprezentant Dominikany, Kenneth Bednarek na torze piątym, Amerykanin, 19,82 sekundy, także Alonso Edward z Panamy, biegnący po torze trzecim, jest tutaj bardzo godnym. Realizator pokazuje Ogando. On jest tutaj teoretycznie w bardzo dobrej sytuacji. Będzie powtórzony start, no ale patrzyliśmy, jak mocno zapracował ramionami Komański. Tak, ale zadrżał trochę w tej części nagotów. Mam nadzieję, że tam nie dopatrzą się sędziowie. Czas reakcji Zézé poniżej dozwolonych 100 tysięcznych. Zaraz zobaczymy, jak to będzie zinterpretowane. Jeżeli tak, to Komański bez będzie żadnego stresu. Miałem wrażenie, że gdzieś tam zadrżał. Co to będzie oznaczało dla Francuza? Zaraz zobaczymy w powtórce. Potężny chyba poczuł, Albert. Chyba poczuł, tak. Ten strzał, który za chwilę, który nastąpił, Zézé od razu zwolnił i uwaga, bezlitośni sędziowie, czerwono-czarny, ale on będzie chciał protestować. Zapraszamy pana do monitora, może pan wszystko sprawdzić, zobaczyć. My sprawdziliśmy, nie mieliśmy wątpliwości. Proszę bardzo, czas reakcji. Może też za chwilę wskaże, że ktoś mu przeszkodził, coś słyszał, chce zobaczyć. Uwaga. No na pewno byłby tutaj bardzo groźny rywal. 20 i 23 sekundy w tym sezonie reprezentant Francji na tym poziomie rekord życiowy ustanowił. To jest taka trudna sytuacja, prawda? Cały świat patrzy, setki milionów ludzi oglądają tę sytuację. Ten pan sędzia, który teraz konsultuje się oczywiście z tym, protesty, możliwości, zawiłości regulaminowe. Tak, często jest. Zdarza się, że mamy stwierdzenie, że jakiś błąd aparatury elektronicznej, takie zdania się pojawiają, no ale po prostu to by było szaleństwo. Trzeba wierzyć, że są to po prostu niezawodne maszyny, aparatura, która bezwzględnie, pewnie zabezpieczana w taki czy inny sposób, analizuje i określa, czy zostały złamane przepisy, czy też nie. Uwaga. Reprezentant Francji wraca jednak na miejsce. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Zawodnik jest zdyskwalifikowany. Gdyby się nie postawił, pojechałby do domu. A jednak walczył o swoją prawdę. Czyli nie tyle, że trzeba się stawiać, znaczy, że te decyzje sędziów nie są umocowane w taki sposób, że byłyby jednoznaczne i wskazujące na to, że było jakieś uchybienie. Zawodnik zdołał przekonać. Na swój sposób jest to trochę takie pięta Achillesowa tego wszystkiego. Tego sędziowania trochę, prawda? Tak, tak. Bo każda taka decyzja stanowi jakiś tam precedens, na który można się później powoływać, i te zachowania i wątpliwości, jakie my mamy, państwo mają, dlaczego była podjęta decyzja o dyskwalifikacji i dlaczego ta decyzja została zmieniona. Na pewno jest to decyzja słuszna, ale patrzymy na Alberta Komańskiego, reprezentanta Polski. Polak, przypomnijmy, na torze ósmym, potężny, cudownie rozwijający się sprinter, chłopak mierzący prawie 2 metry wzrostu, 190
97 cm, 90 kg wagi. Przysiada sztangę z ciężarem 150 kg, ale teraz, no, żeby rozwinął tę prędkość, wbiega na ostatnią prostą, jednak za rywalami jak gdyby nie ma takiej efektywności. Teraz dopiero się Albert rozpędza, ale brakuje mu, jest w tym momencie na ostatniej pozycji, rywale przed nim, rywalem kną, 20,01 sekundy, czas zwycięzcy. Kenneth Bednarek nie zawodzi tutaj, jest Amerykanin w pierwszoplanowej roli, no a Albert Komański jak gdyby gdzieś, chciałbym powiedzieć, się tam zakopał, gdyby to było piaszczyste podłoże, ale nie było takiego odejścia, takiego odepchnięcia, takiej mocy, efektywności tych kroków. To była częstotliwość, ale nie było tego przesuwania się do przodu. Absolutnie tak. No tutaj trudno jest to nam ocenić. Myślę, że jedyne, co będzie podlegało ocenie, to to, czego my możemy nie wiedzieć o tym biegu, bo tak jak obserwowaliśmy to zdecydowanie, Albert biegał no, grubo poniżej swoich możliwości czasowych. Ten bieg też nie wyglądał dobrze technicznie. Pewnie za chwilę, udzielając wywiadu, dowiemy się czegoś więcej. Natomiast Kenneth Bednarek zrobił, dźwiga, co miał zrobić. Dźwiga po prostu obciążenie, to, co wnosi z sobą na bieżni wicemistrz olimpijski Kenneth Bednarek. 19,68 sekundy, rekord życiowy, teraz nie musiał biegać tak szybko, 21 sekundy, Ogando z Dominikany 20,14 sekundy, Nigeryjczyk Akintola 20,54 sekundy, natomiast Albert Komański czas 21,16 sekundy. Ryan Zeze okazuje się bieg pod protestem, ale jest tutaj podtrzymane, dyskwalifikacja jest pisana, nie ma u niego wyniku. Pewnie będzie teraz rozpatrywany ten Marku, jego protest. Marku, rozszyfrujmy ten taki zwrot biegu pod protestem, to znaczy, że